bezpośrednio w dzisiejszym odcinku ani nie żadnej serii z poradników, ani żadnej serii z gier. W tym odcinku, tak jak widzicie po tytule, będę robił dla was intra. Wyjaśnię właśnie teraz, na jakiej zasadzie będę robił te intra. Więc w pierwszej kolejności musisz wejść na mój kanał, zasubskrybować go i polajkować ten film. Następnie musisz wejść na przykład na YouTube'a albo po prostu do internetu, do przeglądarki Google albo Opera albo jakich chcecie. Musisz wybrać jakieś intro, gotowy template, projekt do Sony Vegas Pro. W następnej kolejności musisz wejść, pod tym filmem jest link do mojego fanpage'a, musisz tam wejść i napisać po prostu do mnie w prywatnej wiadomości. Nie uznaję prywatnych wiadomości na YouTubie ani komentarzy pod filmem. Musisz wejść do mnie na fanpage, napisać do mnie prywatną wiadomość, dać mi link na przykład do twojego kanału i powiedzieć, że ten to jest mój nick, czy coś w tym stylu, jakoś tak. No po prostu, żeby wysłać, że na pewno to dla ciebie jest. No i w zamian za to, że zrobię dla ciebie to intro, bo to intro jest za darmo. Intro jest za darmo. Nie mam sobie żadnego programu, żeby to zrobić, bo to tak naprawdę ściągnę to, no to 10-20 minut najwyżej i tak naprawdę już masz intro. Więc za to intro chcę, żebyś na przykład wstawił pod każdym odcinkiem, gdzie jest to intro, na przykład, że ja stworzyłem je dla ciebie. Tak może, tak możemy się mówić. Albo po prostu jakoś wyjaśnić po krótku, że albo po prostu, nie wiem, podziękujesz mi, że stworzyłem dla ciebie ten intro, czy coś tam. Co chcesz, to na tyle. Druga rzecz to że zamierzam montować filmy dla chętnych osób, ale tylko jednorazowo. Tylko jednorazowo. Więc tak jak w poprzednim przypadku musisz zasubskrybować kanał i polajkować go, a w następnej kolejności no to musisz wejść następnie, jeśli już zrobiłeś to, bo też można ogólnie tak zrobić, że możesz poprosić mnie o intro i o zrobienie filmiku, więc po prostu wchodzisz w opis, tam jest link do fanpage'a, tam on będzie na samej górze, wchodzisz w ten link, piszesz do mnie prywatną wiadomość, też nie uznaję na YouTube w tym przypadku żadnych wiadomości prywatnych ani pod filmem i wchodzisz tam na fanpage'a, dodasz mi na przykład powiedzmy na Google Drive'a twoje pliki i dajesz mi udostępniony folder z tymi plikami i mówisz i opisujesz mi mniej więcej, co chcesz, żeby tam się znajdowało. Proszę nie wymagać się tam jest zbyt dużo, bo naprawdę no to jak spojrzycie ogólnie na moje filmy, to one też nie są za bardzo skomplikowane. Nie ma tam smoków, nie ma tam wybuchów jakichś, nie ma tam, nie wiem, czarno-białych teł. Nie ma, to jest najprostszy format, jaki może być, czyli ja nagrywam, na przykład powiedzmy, grę paloną w pełnym ekranie i do tego od razu mikrofon i po prostu ja to wrzucam do obrobienia, tam dodaję intro, outro i tyle. Więc jeśli na przykład nie masz za mocnego komputera, abyś chciał na przykład zmontować sobie filmik, a nie możesz, bo na przykład mam takiego kolegę, który prosi mnie czasami, żebym mu zmontował film, bo nie ma za mocnego komputera, więc u mnie to potrwa jakoś, nie wiem, niego to akurat trwało 3, powiedzmy 4 minuty filmu, to montowałem mu 2 godziny, ale to akurat z mojej winy, bo coś mi program się tego zepsuł, ale tak normalnie to gdzieś to godzinkę taką potrwało to może. No i tak naprawdę to tylko to wrzucenie, no to przy zrenderowaniu to też jakieś 20 minut, ogólnie i jeszcze wrzucenie tego, bo to, znaczy im większy plik, no tym trudniej to wrzucić, więc tym będzie trudniej, ale jeśli chciałbyś mieć intro, zrobił jakieś gotowe intro, bo po prostu nie masz programu. Nie masz programu, ja mam program Sony Vegas Pro, przypominam. Albo nie masz właśnie za dobrego komputera, to służę pomocą, ale intro możesz mnie tak naprawdę poprosić, żebym ci zrobił od razu 5 intr, ale film tylko robię jednorazowo. Tylko jednorazowo robię intro. Znaczy film. Z takiego powodu, że no, to będzie tracenie po prostu mojego czasu, bo można sobie wyobrazić, na przykład powiedzmy pod tym filmikiem na przykład 100 osób, że chce, żebym im zmontował film, więc tak naprawdę to jest 100 filmów do zmontowania, na przykład ja dostaję i muszę je zmontować, potem wysłać, to jest strata mojego czasu, ale jeden raz mogę, ale jak ktoś chce następny raz naprawdę mnie wynająć, spodoba mu się film, możemy się dogadać też w prywatnej wiadomości na fanpage'u, dogadamy się sceną godzinową. Od razu mówię, że mniej niż 20 zł za godzinę około. Możemy się dogadać jeszcze, ale gdzieś tak to jest średnia cena, albo nawet niska. Zależy jakie te ceny są, ale ogólnie też chcę mieć z tego coś. Jeśli naprawdę ktoś by chciał mnie wynająć, no to służę pomocą mam.
Dwa komputery, przypominam. Więc to nie będzie dla mnie problemu. Jeden słabszy, drugi mocniejszy mam komputer też. Jeśli ktoś by chciał właśnie mieć intro albo film jednorazowo, to napisz do mnie w prywatnej wiadomości na fanpage'u. Ale w pierwszej kolejności zasubskrybuj mój kanał, polajkuj ten film, by miał większe zasięgi i więcej osób go obejrzy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Yeah.